Już niedługo obok Unii Europejskiej powstanie nowa wspólnota. Władimir Putin chce, by na bazie Unii Celnej i wspólnego obszaru gospodarczego powstała Unia Eurazjatycka. Tylko razem nasze kraje będą w stanie osiągnąć sukces i rozkwit gospodarczy, tłumaczy premier Rosji, który równo za pół roku, wszystko na to wskazuje, znów będzie prezydentem. Od roku istnieje już Unia Celna między Rosją, Białorusią i Kazachstanem. Te same państwa utworzyły wspólny obszar gospodarczy, który wejdzie w życie 1 stycznia. Obie struktury mają posłużyć za szkielet przyszłej Unii Euroazjatyckiej. Pierwsze do obecnej trójki miałyby przystąpić Kirgistan i Tadżykistan. Putin odcina się od wszelkich skojarzeń z byłym Związkiem Radzieckim. Próba restaurowania lub kopiowania czegoś, co należy już do przeszłości, byłaby naiwnością, ale ścisła integracja na nowej płaszczyźnie moralnej, politycznej i gospodarczej jest nakazem chwili. Z drugiej strony szef rosyjskiego rządu chce, by integracja objęła wszystkie kraje wspólnoty niepodległych państw. Proponujemy model potężnej, ponadnarodowej wspólnoty, która może stać się jednym z biegunów współczesnego świata i odgrywać rolę efektywnego łącznika między Europą a dynamicznym regionem Azji i Oceanu Spokojnego.